Dzisiaj Ania mnie zabrała na ten. Na kolację czy obiad? Co to jest? Obiad do kolacji. Z jakiej okazji? Jaka rocznica dzisiaj jest? Z okazji podtopienia. To opisz. Ale z okazji tego, że mnie uratowałeś. A, to powiedz, jak to było? Pod wody mnie wyjąłeś. Opowiedz historię, jak cię przytopiło dzisiaj morze. Pochwal. Przemieliło mnie fala. No. Jak? Że byłam pod wodą. Elegancko cię mieliło? Elegancko. Całkowite zanurzenie? Całkowite. Tak. Włosy, wszystko? Normalnie dno już było. No? Dno. A kto cię uratował? Który stratownik z plaży cię ratował? Który? Kto? Mistrz. Wskaż palcem, który? Mistrz ty. Który? Mistrz Tom. Który palcem wskaż, bo nie wiemy tutaj. Ten? Ten to. No. Ten tu odosobnik. Tak. I nie wolno się kłócić z żonami, mężami o głupoty. Ale jak żona się topi, to trzeba ratować. A jak żona jest chora, to trzeba prać, latać po arbuzy. A nie głupoty się kłócić o zakupy czy o cokolwiek. Nie wolno, to nie wolno. Nie wolno mnie denerwować. Ale jak się topi... Mnie też nie. To przychodził? Iż pierwszy lat, jak rekin wskakiwałem pod falę. Zobaczcie tam falę. Podtapia, naprawdę dzisiaj fale są kosmiczne. Dzisiaj już nie jeden to pod tym był na dnie. Jeden dziadek taki 70 lat. No. Tak go przemieliło, że lecę, mówię, go ratuję. Ale jakoś tam na czworaka wyszedł, ale ledwo. No. Ale mówi dzięki, że przyleciałeś. No. Z wodą jest tak jak z medytacją. Musi być pokora. Pokłon do Posejdona, pokłon do Neptuna. Jakkolwiek zwał tych morskich bogów. Pokłon. Pokora. Jak jest fala dobra, to tak jak w medytacji. Jak się dostosujesz, to płyniesz. A jak walczysz, to cię mieli. No. No. Ania dzisiaj miała doświadczenie podtopienia. Od razu przestała się kłócić ze mną. Od razu kultura. Żadnej wojny, nic. Od razu doceniła swojego ratownika. Nie? A jak tak, to narzeka. Widzicie, jak to jest, a jak tak, to narzeka. A tu nie ma dzisiaj. Aż na romantyczną kolację mnie zabrała. Nagrodę. Elegancko. Zaraz wam pokażemy, co Ania dzisiaj będzie wciągała na ten. Możecie wierzyć albo nie, ale to dopiero jest pierwszy dzień, co naprawdę odpoczywamy. My przez półtora miesiąca ciągle byliśmy w misji jakiejś. No, jak nie dokumenty, jak nie jakiś biznes, jak nie jakieś okulary, samochody, okulary, mieszkania. Przecież nie mieliśmy gdzie mieszkać. Zakupy. Czego ty nie cierpisz? Zakupy, no. Nie, no ja nie lubię czasu tracić. Wiecie, ja jestem prosty zawodnik. Mam kupić na przykład majonez. Idę, kupuję majonez, wracam do domu, nie? A wiecie, jak to za nią było wczoraj. Jechaliśmy po trzy rzeczy i skończyliśmy na 40, nie? Nie przesadzę. No, dlatego to... Ale to już nie będę narzekał. Nie jest taka zła. Kochana jest. Kocham ją i tak. No ale nieraz jest, wiecie, jak jest. Ciężko. Dobra, nie będę marudził. Zaraz zobaczycie, co tutaj wiedzie, co Ania mi dzisiaj kupiła na obiad. Tak więc widzicie. Ja wegański burger. Ania makaron. Lasagna. To jest jak lasagna, ale robione z makaronu. Właśnie. No lasagna jest makaron. Ale nie płat, tylko to jest, on mówił, z tych drobnych takich makaronników. Układane warstwy są, wiesz? A, tu jest taki. No, ale będzie na pewno... Zobacz. No, próbuj. Tu widać, taki drobny. No, makaron rurki jako lasagna. Bez, oni mówią, że to jest bez sosu tego, pomidorowego. No. Bo to musaka już jadłaś, a to jest coś innego, wiesz? To taki poprosiłem, żeby coś, co... Jak? Pewno dobre. Dobre? Naprawdę dobre? Coś innego? Dobra. To znikamy do jutra.